Straż Miejska w Kościerzynie dysponuje dwoma masztami do kontroli ruchu i jednym urządzeniem do mierzenia prędkości na drogach miasta Kościerzyna. W chwili obecnej użytkujemy urządzenie w maszcie na ulicy Skłodowskiej. Tam to urządzenie jest zainstalowane całą dobę, pracuje przez 24 godziny na dobę. I na chwilę obecną wykonujemy około 10 zdjęć w ciągu doby. Jest to nieznaczny wzrost w stosunku do poprzednich miesięcy, gdzie odnotowaliśmy średnio 6-7 zdjęć na dobę. W chwili obecnej nie prowadzimy kontroli na ulicy Hallera, gdyż wzmaża nam się ruch na ulicy Skłodowskiej i widzimy większą potrzebę kontroli tutaj w tym miejscu prędkości. Ostatnio przyznam, że nie zmienialiśmy lokalizacji kontroli prędkości. Cały czas widzimy większą potrzebę kontroli na ulicy Skłodowskiej niż na ulicy Hallera, ale nie ukrywam, że będziemy kontrolować również i ulicę Hallera. Próg przekraczania prędkości najczęściej rejestrowany przez nasze urządzenie to prędkości powyżej 15 do 25 km na godzinę powyżej. Przypomnę, że na ulicy Skłodowskiej ograniczenie jest do 40 km na godzinę. Średnie prędkości, które tam odnotowujemy, to jest w granicach 60 kilku kilometrów na godzinę. Zdarzały się również i przekroczenia trzycyfrowe, czyli powyżej 100 km na godzinę. To wówczas w tym przypadku już najwyższy pułap kary i komplet punktów karnych był proponowany osobie, która dopuściła się takiego wykroczenia. To maksymalna kara, jaką możemy nałożyć w postępowaniu mandatowym, czyli 500 zł i 10 punktów karnych.